Cześć. Dzisiaj trochę inny odcinek niż zawsze. Wystawiłem swoją Yamaha na Elixa. No i stwierdziłem, że dodatkowo się jeszcze ogłoszę na moim kanale na YouTubie. Linka do ogłoszenia macie w komentarzach tam przypięty. No i co, Yamaha mam niecałe 3 lata. Większość rzeczy, co przy niej robiłem, to zazwyczaj nagrywałem z tego odcinek. Więc dużo można też znaleźć u mnie na kanale. Filmik z remontu silnika jest na moim kanale. 20 godzin temu też zmieniłem jeszcze tłoka. Co tam jeszcze? Praktycznie wymieniłem wszystkie łożyska w tym motorze. Nigdzie na kołach żadnych luzów nie ma. Jak widać, tylna oponka też jest w miarę świeża, bo ma tylko 5 treningów. Mitas TerraForce. Bieżnik jeszcze ładny. Przednia oponka też jest jeszcze bardzo ładna. Michelin Enduro Medium. Bieżnik też jest bardzo fajny jeszcze. W zawieszeniu przednim i tylnym zmieniane były ogólnie uszczelniacze. W przednim też były zmieniane panewki, cały zestaw ogólnie, tu było wszystko, nawet free pistony na aluminiowe, bo te plastikowe były popękane. Olej w zawieszeniu zmieniany co 25 motogodzin. Teraz jest chyba tam 10 godzin po ostatniej zmianie oleju. W skrzyni olej zmieniany co 10 motogodzin. Licznik jest założony, więc tego pilnowałem. Filtr powietrza był prany praktycznie co jazdę i zawsze założona skarpeta. Napęd też jeszcze jest w bardzo fajnym stanie. Zobaczcie. Łańcuch to jest rental o-ringowy. Jak widać, jeszcze nie odchodzi od zębatki. Dwa razy w roku rozbierałem, powiedzmy, cały wahacz. Główkę ramy też jest z tego odcinek, teraz na wiosnę nagrywałem i przesmarowywałem wszystkie łożyska. Tarcze też są ładne. Przednia jest założona, ta większa. Pływająca. Technicznie jest naprawdę w bardzo fajnym stanie. Jestem pewny, wszystkie co tutaj było robione. Także jeśli ktoś by był naprawdę zainteresowany i chętny, no to możemy nawet ściągać dyfuzor, oglądać tłok. A jak przyjedziecie ze swoimi uszczelkami, to możemy głowicę ściągać, możemy po kolei rozbierać. A z takich mankamentów tej Yamahy, no to co? Brak okleiny, przydałby się jakąś jej nakleić właśnie, żeby trochę lepiej to wyglądało. Jeśli mielibyście jakieś pytania, to piszcie tam przez ogłoszenie. Na wszystko oczywiście odpowiem i zapraszam na oględziny. Także to na tyle w tym krótkim odcinku. Dzięki wielkie, na razie.